Jesteśmy na imprezie Playboya. Czy ty w ogóle czytasz Playboya? Zaczynam od oglądania, ponieważ wychowało nas pismo obrazkowe od czasów jaskiniowych i zaczynam od oglądania. Później przechodzę do meritum sprawy, czyli do czytania, ale to tak oczywiście w formie żartu. Playboy mi się kojarzy z takimi czasami dosyć zamierzchłymi i z zakazanym owocem, bo pamiętam czasy jeszcze głębokiej komuny, kiedy to pismo przewożone z zagranicy było niczym Biblia dla moich rodziców, w sensie dla mojego taty głównie i jeszcze po angielsku i tak dalej. No i kultywuję tą tradycję, a jeszcze muszę dodać, że naczelnym jest mój kolega, można powiedzieć, u którego zaczynałem fach dziennikarski, czyli Rafał Księżyk. Jeszcze swego czasu w miesięczniku Brum pod skrzydłami Kuby Wojewódzkiego. Rafał już był takim stuprocentowym dziennikarzem, ja wtedy byłem na praktykach, więc tym bardziej jest mi bliski Playboy. A czy jest jakaś okładka, która zapadła ci szczególnie w pamięci? Dorota Rabczewska, oczywiście. Zapadła mi w pamięci ze względu na to, że wtedy to była chyba taka bardzo gorąca sytuacja Ale powiem tak, okładki dla mnie nie do końca sprzedają pismo, aczkolwiek wiadomo, że znane te twarze rozebrane, to też jest jakiś tam magnes, który przyciąga, ale ja cenię sobie piękno kobiet nie tylko tych z pierwszych stron gazet, bo rzeczywiście Playmate Playboya to są naprawdę bardzo ładne kobiety. Super, dziękuję ci bardzo. Ja również.